Znajdujemy się na Suchych Stawach. Miejsce to mieszkańcom Krakowa kojarzy się tylko i wyłącznie ze stadionem Hutnika, który powstał w tym miejscu w 1950 roku. Ale nazwa ta ma swoje głębsze uzasadnienie. Kiedy niedaleko stąd powstał klasztor w Mogile, powstały też wokół niego stawy rybne. Braciom nie wolno było jeść mięsa zwierzęcego, więc potrzebowali oni duże ilości ryb. Tak samo te ryby mogli przeznaczyć na sprzedaż. Więc już w średniowieczu klasztor otoczony był stawami. Te stawy były zasilane wodą z Dubni, wtedy bardzo jeszcze czystą. I tych stawów było około 20. Jeszcze na początku XX wieku na zdjęciach widać, że te stawy były napełnione wodą. Potem tą wodę spuszczono i powstały tak zwane suche stawy. Jest taką ciekawostką, że jeszcze w 1946 roku, w czasie letnich wakacji, tutejsza młodzież i okoliczni gospodarze korzystali z dobrodziejstwa tych stawów, między innymi w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ponieważ na najgłębszym z tych stawów, tak zwanym stawie zimowym, była trampolina, z której można było do stawu skakać na główkę. Była to wielka frajda dla okolicznej młodzieży. Jedynym ograniczeniem korzystania z tych stawów przez dzieci był zakaz używania mydła, którego pilnie przestrzegał rybak klasztorny, pan Nowak, który mieszkał w obrębie murów klasztornych w służbowym mieszkaniu obok państwa Mazanów czy Fiedorów. Hala widowiskowo-sportowa zlokalizowana na terenie Nowej Huty w parku w Czyżynach będzie zlokalizowana na obszarze około 10 hektarów. W połowie roku na przestrzeni miesiąca czerwca rozpoczniemy budowę. Zakładamy 40-miesięczny cykl budowy. Jest to pierwszy obiekt tego typu realizowany w Polsce. Będzie to hala o pojemności 15 tysięcy miejsc. Będzie się składała z hali podstawowej i hali mniejszej na 300 miejsc. Hala ta będzie spełniała wszystkie wymogi związane z wymogami i potrzebami XXI wieku, jak również ze standardami wymaganymi przy organizacji różnego rodzaju imprez o charakterze międzynarodowym. Projekt techniczny realizacji tej hali posiada 17 certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych, które pozwalają na rozgrywanie imprez o randze mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Zresztą Kraków w roku ubiegłym zgłosił swoją gotowość do organizacji mistrzostw świata w siatkówce w roku 2014, które właśnie odbywałyby się między innymi w tej hali. Hala będzie pracowała przez cały rok. Będą montowane urządzenia, które będą zwiększały lub zmniejszały pojemność na przykład miejsc do siedzenia, na przykład powierzchni boisk, na przykład lodowiska itd. itd. Chcielibyśmy, aby między Aleją Pokoju Jana Pawła II na granicy Nowej Starej Huty, prawda, powstało nowoczesne miasto. Jednym z ikon, symboli tego nowoczesnego miasta ma być właśnie hala widowisko-sportowa. Gdzież się, gdzież podziały ramionka me toczone, we włosach kwiat magnolii i nóżki pulchne tak. Ach, gdzież to uleciały sukienki wymarzone, gdzie tamten piękny czas, młodości czas. Pani profesor Marta Stulińska. Im człowiek bardziej dorośleje, 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 a dorośleje, więc dziecinnieje, to ten komputer tutaj, który jest, napełnia się wspomnieniami i zastanawiałam się, co jest dla mnie najważniejsze z tego mojego dość bogatego i interesującego życia. Będę mówiła o czasie, gdzie w czasie wojny, w czasie trudnym, pełnym upokorzenia, biedy, strachu, działy się wielkie rzeczy w sztuce. Przy ulicy Szewskiej 21 odbywały się próby balladyny w reżyserii Tadeusza Kantora.
Premiera była 22 maja 1943 roku o 16 po południu. Czy myśmy zdawali sobie sprawę z jakiegoś niebezpieczeństwa? Chyba nie. Tłumy były na premierze. Ludzie siedzieli na pakach, na skrzyniach, na workach, a między publicznością my, aktorzy. Nigdy nie zapomniałam tego ubogiego teatru Kantora. Tego, że z niczego można zrobić teatr. I to starałam się później, to taką parabolą przeszło do szkoły, kiedy uczyłam. Nauczyłam się od niej wszystkiego, czego kobieta, aktorka może nauczyć się na scenie, co jest potrzebne na scenie. Od ruchu, naszej własnej emisji głosu, kostiumu oraz tego, co pani profesor Marta Stewnicka mówiła, że na estradzie aktorce jest potrzebne to właśnie coś, to coś więcej, co albo mamy, albo tego nie mamy i albo tym emanujemy, albo nie. Uwielbiałam zajęcia z panią Martą, po prostu uwielbiałam zajęcia z piosenki. Mogę powiedzieć, że to, że dzisiaj śpiewam, że się tak właściwie włączyłam w śpiewanie na 20 parę lat, bo to jest Kabaret Loch Kamelot, to jest zasługa pani Marty, bo gdyby ona mnie nie uczyła w szkole teatralnej, pewnie by mnie tak nie poniosło.